W kilku filmach mówiliśmy już o ciągu geometrycznym i tu mamy dwa przykłady właśnie ciągów geometrycznych. I przypomnę, ciąg geometryczny to jest taki ciąg, że każdy następny wyraz powstaje poprzez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez ustaloną liczbę zwaną ilorazem ciągu geometrycznego. Czyli tak jak tutaj, prawda, każdy następny wyraz powstaje poprzez pomnożenie poprzedniego przez 2. 2, 4, 8, 16. Czyli to jest ciąg geometryczny o ilorazie 2 i pierwszym wyrazie 2. No tutaj mamy sytuację podobną, ale każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez minus 3, czyli to jest ciąg geometryczny o pierwszym wyrazie 1 i ilorazie minus 3. No i tutaj ciągi geometryczne mogą być skończone lub nie, no te trzy kropeczki sugerują, że mamy tutaj do czynienia z ciągiem geometrycznym nieskończonym. No i w ogólności, ogólna sytuacja jest taka, że zwykle to piszemy tak, ciąg geometryczny, prawda, pierwszy wyraz A, dowolny, no i kolejne wyrazy powstają przez dopisanie Q w kolejnych potęgach, czyli A, AQ, AQ kwadrat, AQ do trzeciej i tak dalej, tak? Q to jest zwykłe oznaczenie na iloraz ciągu geometrycznego, no i Q zwykle zakładamy, że jest różne od zera. No wygodnie jest, jak jest równe zero, to oczywiście ten ciąg ma tylko pierwszy wyraz i potem wszystkie następne są zera, więc to nie są ciekawe ciągi geometryczne, więc zakładamy, że Q jest różne od zera. No i wtedy oczywiście iloraz dwóch kolejnych wyrazów jest stały i to jest Q. W tym filmie chciałbym powiedzieć, co to jest szereg geometryczny, czyli szereg geometryczny. Otóż szereg geometryczny to jest suma ciągu geometrycznego. Może to być skończona suma, wtedy nie mamy z tym żadnych problemów, czyli mówimy o skończonym szeregu geometrycznym, albo suma nieskończona, no i dla niektórych ciągów geometrycznych jest sens powiedzieć, jaka jest suma wszystkich ich wyrazów, a dla niektórych nie ma. Czyli w pierwszym przypadku, no to będzie taka suma 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus i tak dalej. No i widzimy, że dodajemy do siebie coraz większe liczby, więc oczywiście, jeżeli ten ciąg nie będzie skończony, to raczej ten szereg geometryczny, no nie uzyskamy tutaj skończonej sumy. W drugim przypadku może nie jest to takie oczywiste, dlatego że na przemian dodajemy i odejmujemy, więc mogłoby się zdarzyć, że tak naprawdę te ale to jakby na przemian dodajemy i odejmujemy coraz większe wyrazy, więc tutaj również ta suma nie będzie miała żadnego sensu, o ile myślimy tutaj o nieskończonych ciągach geometrycznych. No i teraz w ogólności, prawda, w ogólności taką szeregiem geometrycznym będzie suma takiego ciągu geometrycznego, czyli może napiszmy tutaj, czyli mamy tak A plus, może zostawię miejsce, napiszmy A, no, A plus Q, A plus AQ, plus AQ do kwadratu, AQ do trzeciej, AQ do czwartej, AQ do piątej i to jest, no i powiedzmy, że myślimy o skończonym, czyli tutaj piszemy plus i ostatni będzie A razy Q do N, czyli mamy N plus 1 wyrazów. No i zastanówmy się, jak to zapisać zgrabnie i oczywiście pomocne w tym będzie użycie notacji sigma, czyli to będzie tak, znak sigmy, czyli suma, no i jak tutaj jest, tu A razy, a możemy napisać A razy Q do zerowej, prawda? Tutaj 1, czyli tutaj to jest A razy 1, no a 1 możemy napisać, że to jest A razy Q do zerowej. A Q do potęgi 0. Czyli tu możemy napisać, będzie suma, powiedzmy, od K równego 0. Tak? Q do zerowej, Q do pierwszej, Q i tak dalej, aż do Q do N tej, do K równego N. No i wpisujemy ten wyraz naszego ciągu, czyli A razy Q do potęgi K tej. No i to jest zapis na skończony szereg geometryczny, czyli sumę skończonego szeregu geometrycznego, sumę skończonego ciągu geometrycznego, tak jak tutaj
ciągu, który ma n plus 1 wyrazów, czyli q do potęgi 0, 1, 2, 3, 4, aż do n. Prawda? Czyli to jest skończony szereg geometryczny. No i jeżeli pytamy się, czy jeżeli ten ciąg rozpatrujemy nieskończony ciąg geometryczny, no to wtedy oczywiście możemy myśleć o nieskończonym szeregu geometrycznym, czyli suma od k równego 0 do nieskończoności a razy q do potęgi k tej. No, czyli by to było tak, tak jak tutaj a, potem a, 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 no i q w odpowiednich potęgach. Q, 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 q. No i tu może wpiszę potęgi, tak? Q do zerowej, q do pierwszej, q do drugiej, q do trzeciej, q do czwartej, plus, i jak mamy nieskończony, to oczywiście musimy mieć te trzy kropeczki. No i możemy się zapytać teraz, dla jakich q ten taki, możemy rzeczywiście w jakimś sensie dodać wszystkie wyrazy takie ciągu geometrycznego. No i okazuje się, że jeżeli, że w pewnych przypadkach możemy rzeczywiście dodać do siebie nieskończoną ilość wyrazów i uzyskać skończony wynik. No ale o tym jest w innych filmach, o zbieżności szeregów geometrycznych.